called? Iroquois tribe. Aye. You from that? Of course not, Terry. Iroquois ain't a tribe. Is so. Is not. The Iroquois is a confederation. Confeder what now? Okej, okay, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z Asasyna. Zaczepili mnie jacyś goście, jak chciałem przejść przez most. Okej, okay, zaczęli się bić, ale nie trafiają w siebie. Mind your business. Dobra. To nara. Nie wiem, w jakim celu to miało być, ale... Ale spoko. Dobra, mam nadzieję, że już mamy niedaleko tego domostwa całego. O, tu są następni goście. Dobra. To nie są ci dwaj, którzy gonili tamtego trzeciego? I ten trzeci oczywiście podbiegł tutaj, a już to domostwo bardzo dobrze znamy z części Assassin's Creed Rogue, która jest nagrana, jest na moim kanale, możecie sobie ją obejrzeć, link podany jest w opisie. No i oczywiście tutaj jesteśmy już po wydarzeniach z Rogue'a. Znaczy to jakby w trakcie wydarzeń z Rogue'a, ale poza tą, po tym jak odszedł stąd Shay. Burowaty jegomość. No dobra, zobaczmy. What? I was told you could train me. No. No to pogadaliśmy, nie? I'm not leaving. Aha, więc rozumiem, że tutaj bractwo tak naprawdę w całości umarło, tak? Bo to był chyba Achilles, jak mi się wydaje. Natomiast, natomiast tak, no Shay wymordował tych wszystkich swoich koleżków. Jest, Achilles Davenport, właśnie. Wymordował Shay tutaj bractwo i rozumiem wszyscy inni. Też gdzieś tam zaginęli w akcji. Bo wymordował tylko tych najważniejszych. A wszyscy, którzy się gdzieś tam szkolili, to chuj. Aha, to jest śpiwór, no dobra. Albo jakiś taki gruba mata. Niech będzie. Ja bym się wolał tym przykryć niż na tym kłaść, no ale tylko moje preferencje. No w każdym razie widzę, że bractwo upadło, jest tylko Achilles i nikogo więcej. Czy jednak nie? Kurczę, jak pół gry spędzimy na tym, żeby się wyszkolić dzień później, no kurwa, przypuszczam, nie? Przekonaj mężczyzn, żeby z sobą porozmawiał. Idź, powiedz, że duch pokazał ci ten znak. Znak. I ja bym powiedział właściwie, że... Znaczy, Achilles pewnie... Znaczy, ja bym uwierzył. Opowiedz, co się stało i będzie z głowy. There must be another way in. Aha, jak nas nie wpuści, to się kurwa włamiemy. No dobra. Tylnym wejściem. Byłem zawsze przekonany, że tam to jest to przednie wejście, bo jest od, właściwie od portu, nie? Od przystani. Czekajcie, zobaczmy, czy coś z tej przystani zostało. No była taka malutka, ale... Chyba nie specjalnie. To było tak... O, jest statek! No dobra. Faktycznie tam była przystań, jest. Taka super zatoczka. Jest statek jakiś. O, shit. Ja się uduszę, bo kurwa mam żelki i
I stwierdziłem, że muszę zjeść żelki. Fuck, nie, chciałem wejść do środka. O. Dobra. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead. So let me try to clarify. Get the hell off my land. Yeah. Coming up. No dobra, to coming up. No, jeszcze jedne drzwi. Dawaj, skacz. Wszystkie pozamykam. What are you so afraid of? Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Ah. Oh, you might dream of being a hero. Of riding to rescues, of saving the world. But stay this course. The only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. I will not leave, do you hear me? I'm never leaving. Just wait, old man. A nie, to zmieniam postać rzeczy. No to w takim razie zapraszam do środka. Schroń się w stodole, okej. Okay. Uda, co to za kropa tam jest taka biała? W tym domu coś, może kominem wejdę. No to idziemy przespać kolejny dzień w stodole. Dobrze. Okej. Okay. Czemu oni tu buszują? Prywatna posiadłość. This'll be easy. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. Mamy ich pobić teraz, tak? Albo raczej zabić. Ile ich tu jest? Okej, okay, motyl jest zajebisty. Nieźle. Au. Ej, no to co miałem zrobić? Nie wiem, jak się z tego uwolnić w ogóle. Fajnie, kurwa. Ten nie przytrzymał, ten do nas strzelił, przecież to jest bez sensu. Zabiłby kolegę. I nie bardzo wiem, jak się z tego mam uwolnić, po prostu. Jak mam się z tego, kurwa, uwolnić? Nie mam pojęcia. Aha, Jezu, X, Boże. Czemu w ogóle nie było nauki tego? Co z tym zrobić? Okej. Teraz już ładnie idzie. Kurwa, serio? Miałem czas strzelić z łuku. Jeszcze? Przecież już dwóch tylko mi zostało. Jeszcze jeden, kurwa, no. A, wiedziałem, że mam objective 50%. Serio, nie w tego. Zamiast w gościa, który stoi obok mnie, to zaatakował kolesia, który był obok. Oh shit. You working for the old man then? That it? Maybe this will get you talking. Oh. Udział. O, i tyle. Dobra. Przyszedł mi na pomoc. Thank you. Then I suppose we should talk.
No, raczej tak. No, teraz możemy w końcu do niego pójść, tak? Przynajmniej otwarty zostawił. What the fuck? Siadłem i się rozjebało. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that... These spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. No i pokrótce streścił mu cztery części gry. So, this is why the assassins have dedicated themselves to the pursuit of the Templars. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on, I've something to show you. Careful. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Ogólnie wyglądała raczej dobrze, no ale... Bo stary... Besides, I don't have materials for the job. Okej, to już wiem, co będziemy robić. Zdobyć materiały i pieniądze na to, żeby to naprawić. Look at me. You think I can just march into some store purse full of pounds and go shopping? Yes. Why not? So naive. Okej. This way. Dasz radę po tych schodach? Jesteś pewien? Ja już nawet laski nie potrzebuję. Tu była cała sala, ale kurwa, został tylko jeden strój, tak? Pewnie jego. Just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume... That's all right. I know they've a certain allure. Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Zem za obrazy. We've work to do. Hej tam, Grandmaster. O kurczę. Jest Charles Lee. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies.
A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs, a people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. On wie, że Heitam jest jego ojcem. A Hilles wie, że on jest synem Heitama, co? Dobra, no nieważne, skąd oni to wiedzą, nie wiem. Nieważne, gramy dalej. So I trained in running, in climbing, in fighting, in falling. And for every lesson that concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars, their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee, and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster. But for all my progress, it was clear that I still had much to learn. My training had only just begun. Yeah, no i teraz będziemy się jeszcze się szkolić. Dobra, badanie sobie tu zrobimy. Co i gówno. No nieważne, ale jest. Hej, tam jest Charles, jest... Czekajcie, tu jest Church, to jest ten chirurg. To jest ten Pit Cairn, to od Badoka, drugi po Charlesie. Johnson. To jest... A, to jest ten pierwszy Hickey, to jest jego pomocnik i tutaj u góry jest jak... Beedle, Nicholas Beedle. Okej, okay, no dobra, czyli mamy ich 5, 7? Nie, czekajcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Do tego nie kojarzę, tego Beedla całego. Nicholas Beedle. Nie wiem, kto to jest w takim razie. Dobra, czyli co? Wychodzimy na górę. Idziemy gadać sobie z Achillesem. No wiadomo, tutaj będziemy pieniądze ładować w to, żeby to wszystko się odnowiło. Będziemy tu jakieś nie, meble odsłaniać, obrazy i tak dalej. Widzę, że musimy wyjść. O, no tak, jest zima, no przecież cholera jasna. Pół roku później to jest zima. Siema, jestem. Zakupy dla Achillesa. Okej, jedziemy do miasta, może do, chyba do Bostonu w takim razie. Good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Ogólnie kurczę, ten dom wygląda dobrze, już lepiej to zrobili w drugiej części. No, gdzie mieliśmy, wiecie, ten dom cały, trzeba było naprawiać i tak dalej, no tutaj ten dom wygląda dobrze, tylko pusto, koniec, kropka. Na 1770 Boston. Don't stare. Sorry. Come on. No już idę. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. Kurczę, ten tekst So much life, so many opportunities, aż mi się z elfami z Wiedźmina skojarzył. Oni właśnie tak myśleli o ludzkim istnieniu. I nieludzkim też.
Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. On jest niewolnikiem. Był. And what is? Aren't always the same. What would you call me then? Connor. Yes, that will be your name. All right then, off you go. All right then, off you go. Jak Yoda to powiedział. No dobra. Idziemy do sklepu. Od teraz już nie nazywamy się Rotan, tylko Connor. No Boston jest, a wymurowali te domy, że była wtedy, jak pamiętam, tu hejtamy, łaziliśmy, to że było drewnianych raczej. O, okej, okay, mamy tu jakiś liścik. Ale pierwsze co, to możemy zrobić sobie przecież synchronizację punktu. Będzie nawet wskazane. Ciekawe czy, czekajcie, ciekawe czy są, czy mam synchronizację. Mam synchronizację jak byłem tym, jak byłem hejtamem, to w sumie dobrze. Tam trzy zrobiłem. Chyba z trzy zrobiłem. Oh shit! Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz wejdziemy. Dobra, muszę się oduczyć naciskać A cały czas. No i super. Statki są. A ja skaczę tam. Dzień dobry panu. O, przepraszam bardzo, ale dlaczego mi kurwa pchnąłeś gnoju? No, tu mamy jakiegoś gościa. Listy do centralnego Bostonu. Dobra, może później się tym zajmiemy. Na razie zajmijmy się tak naprawdę głównymi zadaniami. Zostaw tą framugę, stary. Nawet kominek mają. You lost? I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Uczciwie mu pokazał, które monety jego, które nie. Natomiast... Teraz zobaczymy, patrzył na nas tak, że... Idziemy tędy. 5 marca, teraz nam się data właściwa pokazała jeszcze. A ci co tutaj robią? Co tu się dzieje? What happened? That's what we're going to find out. Follow me. With me to King Street. We'll show them. Down to the customs house for a spree. Come along. Jakiś bunt jest, czy coś w tym rodzaju. Strona Almanachu przepadła. A spierdziele. O Jezus Maria, Achilles, naprawdę musisz być tak stary w tej części. I say again, disperse. Congregating in this manner is forbidden. We're not going anywhere, bug. Oi! Why don't you go back to England? No good can come of this chaos. Return to your homes and all will be forgiven. Never. Not until you've answered for your crimes. You're right, Talbot. You don't scare us. Pointing guns and unarmed. We ain't afraid. Is that? Tatuś. My father. Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg.
can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, mm-hmm. you gosh-gutted coward. It doesn't shoot at me. Hey, Lobster, go ahead. Fire your little gun. You've been back from some faking face. No to sobie pójdziemy. Czemu się wszyscy wypierdalają na ziemi, what the fuck? Ja cię wcale nie śledzę, ja sobie tylko stoję. Bo jestem wyższy niż wszyscy inni. Na kobietę, kurwa, ze strzelbą. Okej, okay, fajnie. Nie żeby coś, ale wchodzi po drabinie, dobra. To nie jest wcale podejrzane. Niech przejdzie za dach. Ups. Nie, wcale mnie nie widzisz. Dobra, zszedł na drugą stronę. Cicho tam. No i bardzo ładnie. Your plot is ended. Not quite. O, Charles. Damn you! Fire! Aha, fajnie. Charlesa naprawdę pojebało. On był takim, kurde, fajnym gościem. 42. Zawsze był gdzieś plecak 92, teraz 42. Ucieknij ze strefy i działa incognito. No dobra. Dobra, wystarczy. Wycieczka do Bostonu, no fajnie. No niestety, jeden strzelec tak, dwóch już niekoniecznie, zwłaszcza, że to był Charles. No trzeba będzie go zabić. Ale strasznie go pojebało teraz, nie? Gdzie jest ten koleś? Szedł i zniknął, what the fuck? Widzieliście go? Wziął, szedł i zniknął. Dobra, jaki mamy czas? Dobra, możemy jeszcze pograć. Mr. Adams wants a word. What? Why? Well, you'll need ask him that yourself. He'll meet you tonight near Faneuil Hall. I suggest laying low till then. Okej. Okay. Tak, po prostu jakieś posłanie spod nas podszedł, tak? Dobra, idziemy do Achillesa w takim razie. Tam za znacznikiem. O co chodzi z tymi trzema kurde tymi, to ja nie bardzo czaję. Dużo mniejsza. Z tymi trzema takimi krzyżykami w tych sześciokątach. Co jest? Czemu on mnie zaatakował? Kontratak, dawaj. Ała. Okej, okay, ani nie mogę mu za specjalnie nic zrobić. O, ewentualnie w ten sposób. To teraz będzie ktoś mnie tam ścigał teraz, tak? A jasna dupa, no, o co to chodzi? Tak po prostu mnie zaczął goleś atakować, bo biegłem. Fajnie, zajebiście, gro, dzięki. Wiedziałem, że zabronione jest, kurwa, bieganie. Fuck, jeszcze nie ten. Ja pierdzielę. No, come on. Teraz się ukryjemy. Wystarczy, jak mam zielone, tak? Jest okej? Okay? Wszystko? Możemy iść dalej? Jesus. Z tymi kolorami jest coś nie tak, nie rozumiem tego, ale nieważne. Dobra, jest. Kto to jest?
You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess, that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh, yay! Oh, yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Citizens are advised to call the guards if they see him. £10 to whoever brings this madman to justice. What am I supposed to do? You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. Okej, okay, znowu ten, obniżanie rozgłosu za pomocą zrywania plakatów, tak? No dobra, niech będzie. Tym razem sobie już przejdziemy... Co? Szedłem, kurwa, na pierwszą belkę i już mnie ktoś ściga, no Jesus. Wow, 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 wow. Aha, może te trzy pudełeczka to są od rozgłosu? No, wcześniej było to, kurwa, lepiej trochę przedstawione. Teraz wygląda to głupkowato wręcz, no ale dobra, niech będzie. Pamiętam, zawsze plakaty w tym były w jakimś takim bezsensownych takich miejscach totalnie. A to było w sumie fajne, znaczy śmiesznie, bo można było się tam dostać. Można było się tam dostać bez problemu i coś pozrywać. Gdzie ten plakat? Tu jest, tak? No to wszyscy, kurwa, czają się. Jak ja mam pozrywać te plakaty, skoro tu wszyscy są? Czym jest, ścigają gnojki. Zróbmy tak, zerwiemy ten plakat. I spierdalamy, o. W ten sposób to zrobimy. Bo inaczej tego na razie nie widzę. Okej. Rozumiem, że tu ostrzegawczy sygnalizacyjny wrzucił. Okej, ładnie, prawie że ładnie z góry zrobiłem. Dobra, to nie ma sensu z nimi się napierdzielać. Okej, przeskoczyłem gnojka. Znaczy nie, on mnie przeskoczył, przepraszam. A ja mógłbym przestać walczyć z tym debilem? O, dziękuję ci, gro, kurwa, w końcu, że pozwoliłaś mi, kurwa, zacząć uciekać, bo przez chwilę nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem się w ogóle ruszyć. Będziemy zrywać inne plakaty. Tu jest jakiś jeden. Okej. Fajnie. Oh shit. Naprawdę tyle musiało ich nagle przyjść? Tego nie zerwiemy. Za dużo ich tu. A szkoda, było blisko. Tam jest następny. Tylko kurwa gdzie? Pokazuje gdzieś u góry. Dawaj, zrywaj ten plakat. O, zerwałem, brawo. Wrogowie cię wykrywają. Dobra, 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 daj mi spokój. Jesus. Dobra, teraz mamy gdzieś tam dobiec. No, przestań, kurwa, no. Biegnij. Jesus. Musimy im teraz tylko uciec. Tak, latarnia to jest na pewno, kurwa, dobre miejsce. W ogóle mnie tu nie było widać. O, w pizdu z wami. Dobra, przynajmniej możemy ich w sumie przeszukać. Dawaj, szukaj. Już mnie ktoś, kurwa, widzi? Jak? O, w pizdu z wami, naprawdę. Straszne gnojki domyślne, kurwa. Zawsze wiedzą, gdzie ja jestem. Dobra, jak jest teraz żółty, to znaczy, że jak wskoczę do stogu siana... No, nareszcie, Jesus.
Dobra, udało się, żyjemy. Teraz nie wiem, mam czekać? Znaczy, jest okej, okay, nie jest okej? Okay? Jest okej, okay, tak jakby. A, nie mogę biegać w ogóle. A, Boże Święty z wami. Właśnie na drugim monitorze odpaliła mi się tapeta. Z Connorem, Ezio i Altairem. Peace. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oye, oye! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we? No, to się fajnie to załatwia. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. O, tu jesteś. No, czemu ja chodzę w kółko? A nie, to ja mam iść, a ty idziesz za mną, tak? Dobra, słuchajcie. Weźmiemy sobie i zakończymy tutaj odcinek. Sekwencja piąta już jest. Ja nie wiem, kiedy ona się nawet odpaliła. Trzecia, czwarta, piąta. Już dwa mamy. Trzecia misja teraz jest. No kurde, widzicie, no to zanim stanę się dorosłym Connorem, no to połowa gry minie. Śmiesznie, strasznie. Co to jest to? Kluby. Co to ma być? Członkostwo w Stowarzyszeniu Myśliwych. Aha, śmiesznie, nie wiem co to ma być to. Almanachy, skrzynie i kolekcja piór. Więcej nie mogę nic zobaczyć. No dobra, trudno. To co, to tyle w takim razie w tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. No jak się podobało, to skomentujcie i ocencie film. No i trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych. Bye bye.